Na początku roku zapytałem Adama, gdzie płynie w tym sezonie. Po krótkiej dyskusji zrodził się pomysł, że w tym sezonie wyruszymy wspólnie na dwa jachty. Wystartowaliśmy z Gdyni, z basenu jachtowego imienia Mariusza Zaruskiego. Dwa jachty, dwie załogi, jeden cel. Kurs na północny zachód, dookoła Holandii i z powrotem. Wiatr nam sprzyjał i w około 35 godzin byliśmy już razem w zasięgu wzroku przy latarni morskiej Holland Norra Utto. Przed samym Kalmarem przeszliśmy pod mostem łączącym Szwecję z wyspą Holandią. Jak przystało na żeglarzy, na lądzie zabawiliśmy krótko. Szybki prysznic, odpoczynek, zwiedzanie. I na drugi dzień koło 15 znów ruszyliśmy w morze. Dobra, oddać! Obydwa! Tu poddamy! Trupę można tego dawać. Gdzie to ma? Dobra, do bloku. Wyjdziemy tam przodem? Tam mamy ty, chroń tył, na łódce. Okej. Okej, dobra, i do przodu. I pięknie. No. I załatwione. I tak to poszło. Sprawnie. Odbijacie na pokład. Wychodząc z Kalmaru, domknęliśmy pętlę wokół Holandii i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
Kierujemy się za Damem. Chcemy pominąć wschodni cypel Holandii. I tu rozpoczyna się linia startu. Kto pierwszy do Helu? W nocy nasze drogi nieco się rozeszły, ale nad ranem wyłonił się żabin za widnokręgiem. Testowaliśmy dwa różne sposoby żeglowania z wiatry. Fordy windem na samym foku prosto do celu i bakstagami halsując z wiatrem pod dwoma żaglami. Załogi wypatrywały swoich pozycji na ice. 23 minuty ago. Ale kurs mieli 300 stopni, to raczej nie... To nie jest przed chwili. Jak tam? Jak daleko jest Adam? Daleko już. Nie widać go? Nie. A tu mogę iść spać. Tymczasem na Kobrze. Dobra, zbierzemy teraz grota. Przygotuj się do wybrania grota. Zapadła kolejna noc. Główki portu Hel, linia mety.
Monat Hel. Jak żaglowy Windtier prosi o pozwolenie wejście do Mariny Hel. Odpowiada Monat Hel. Skąd pan idzie, ile osób, na jak długo? Idziemy z Kalmar, 10 osób na pokładzie, do jutrzejszego dnia. Dziękuję, proszę. Dajecie jeszcze ostatnie metry, będzie dobry czas! Dajesz, dajesz, dajesz! Wytrzymasz, ostatnie, no! Uwaga! Jest! Humory wszystkim dopisywały. Różnica w czasie była niewielka, a i nie o wynik w tym rejsie chodziło. Mimo tej pewnej podświadomej rywalizacji, załogi wzajemnie się wspierały. Razem mogliśmy przeżyć ten spektakl wiatru, morza, księżyca i zachodzącego słońca. Belfrowi było jeszcze mało i ostatni przelot wyruszył w kierunku Mierzei Wiślanej. Rewanż regat już niebawem, na zalewie rybnickim.